rozdano nagrody 10. Festiwalu Pieśni Chóralnej imienia Karola Mieczysława Prosnaka. Otwarto poplenerową wystawę prac plastycznych w Młodzieżowym Domu Kultury. Kolejne zwycięstwo odniosły koszykarki Polfy Pabienice. Informacje Kultura Sport, Krzysztof Chile, witam Państwa. Wczoraj w Miejskim Ośrodku Kultury odbył się Festiwal Pieśni Chóralnej imienia Karola Mieczysława Prosnaka. Tegoroczny 10. jubileuszowy festiwal zbiegł się z 100. rocznicą urodzin jego patrona, Karola Prosnaka, pabianiczanina, dyrygenta i kompozytora, wielkiego miłośnika pieśni chóralnej. Tradycyjnie głównym organizatorem festiwalu było Towarzystwo Śpiewacze Dzwon, działające pod patronatem Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W Miejskim Ośrodku Kultury zaprezentowało się 9 chórów, które wykonały po 3 pieśni, w tym jedną autorstwa Karola Prosnaka. Grand Prix festiwalu zdobył chór Towarzystwa Śpiewaczego imienia Stanisława Moniuszki z Łodzi pod dyrekcją Henryka Karpińskiego. Nagrodę prezydenta miasta w wysokości 1000 zł wręczył Paweł Winiarski. 6 równorzędnych nagród otrzymały chóry. Chór nauczycielski z Łodzi, Lutnia ze Zgierza, chór Towarzystwa Śpiewaczego imienia Stanisława Moniuszki z Aleksandrowa, Echo z Łodzi, Lutnia z Aleksandrowa oraz Dzwon z Pabianic. Wszystkie chóry otrzymały dyplomy oraz pamiątkowe dzwony. Nagrodę Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oddziału w Łodzi otrzymała Barbara Szczesik, inicjatorka i wieloletnia organizatorka Festiwalu Prosnakowskiego, prezes Towarzystwa Śpiewaczego Dzwon z Pabianic. Publiczność swoją nagrodę przyznała podobnie jak 2 lata temu chórowi Towarzystwa Śpiewaczego Dzwon z Pabianic. Na pierwszą część relacji z festiwalu zapraszamy Państwa w najbliższą niedzielę o godzinie 18. W związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych wielu pabianiczan korzysta z usług zakładów kamieniarskich. O to, jakie prace wykonywane są najczęściej, zapytaliśmy Pawła Miszczaka, właściciela firmy Bartek. W nadchodzącym Dniu Święta Zmarłych wiadomo, że jak co roku zwiększa się zainteresowanie naszymi usługami. Najbardziej typowymi usługami, które się w tym okresie są, to jest oczywiście renowacja, odświeżanie, uzupełnianie brakujących elementów typu wazony, napisy, wykonywanie w koło grobu jakichś ozdób typu polbruk, wykładziny betonowe, granitowe. To jest typowe jak co roku o tej porze. Pabianiczanie bardzo dbają o swoje groby, czego najlepszym dowodem jest zajęcie drugiego miejsca w latach 80. cmentarza komunalnego w Pabianicach, jeżeli chodzi o wygląd i estetykę i dbałość o groby. O tym dniu również nie zapominają władze naszego miasta. W zeszłym roku w analogicznym okresie była rekonstrukcja pomnika na starym cmentarzu, pomnika żołnierzy polskich. W tym roku obkładamy granitem pomnik żołnierzy radzieckich. Największą zmorą dla pomników to jest ryna i rdza z wiązanek. Wiadomo, że wiązanki są wiązane zwykłym drutem, nikt nie będzie robił tego z nierzewki. W związku z tym polecałbym pod wiązanki podkładać kawałek folii, żeby ta rdza nie płynęła bezpośrednio na kamień czy lastryko. Jeżeli chodzi o sterynę, w tej chwili dysponujemy podstawkami pod sterynę z tworzyw sztucznych, które mają zagłębienie i w razie gdyby ten znicz pękł, steryna wyleje się w środku, nie niszcząc pomniku, co bym serdecznie polecał dla wszystkich naszych klientów. W piątek około godziny 10 wieczorem stwierdzono wyciek wody na ulicy Łaski. Zamknięto wodociąg na odcinku ulicy Prosnaka do stacji paliw Esso. Bez wody znalazła się fabryka urządzeń mechanicznych i sąsiadujący z nią budynek mieszkalny. Awarię usunięto w sobotę, ale prace związane z przywróceniem ruchu na odcinku Łaskiej potrwają około tygodnia. Jeszcze tylko do końca tego tygodnia posiadacze rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w PKO BP mogą w ramach promocji otrzymać bezpłatnie kartę bankomatową PKO Express. Karta PKO Express znacznie ułatwia dostęp do pieniędzy znajdujących się na koncie, przede wszystkim w godzinach, kiedy urzędy wypłacające pieniądze na podstawie wypełnionych czeków są nieczynne. Aktualnie w regionie łódzkim funkcjonuje 37 bankomatów, z końcem tego roku liczba ich wzrośnie do 60. W Pabienicach do tej pory uruchomiono jeden bankomat w placówce PKO przy ulicy Zamkowej 40 w popularnym Jamniku. Czynny on jest przez całą dobę. Jak informuje Danuta Pietryka, dyrektorka oddziału, kolejne bankomaty mają zostać uruchomione w różnych rejonach naszego miasta, aby dostęp do pieniędzy był łatwiejszy i szybszy. Na odbiór karty czeka się około 4 do 5 tygodni, a miesięczna opłata za korzystanie z niej wynosi 1,50 zł.
piątek otwarto poplenerową wystawę prac plastycznych młodych artystów z pracowni Iggy Knulhans działającej w Miejskim Domu Kultury. Na wystawie zaprezentowano pracę z dwóch plenerów, letniego, który odbył się w Zaręczu Wielkim oraz jesiennego zorganizowanego w Patykach. Wiek uczestników plenerów jest bardzo zróżnicowany, począwszy od siedmiolatków, a skończywszy na osiemnastolatkach. Siedmioletnia Iga Gawrońska uczęszcza na zajęcia plastyczne 2 lata. Decyzję o takim kierunku jej rozwoju podjęli rodzice. Można powiedzieć, że od samego początku, jak się rozwijała, żeśmy zauważyli, że dosyć ładnie rysuje i stwierdziliśmy, że trzeba kontynuować. A czy Państwo macie jakieś doświadczenia w rysowaniu i malowaniu? To znaczy nie, no ja osobiście trochę lubiłem rysować, może podpatrzyłem kiedyś. To w takim razie niech Pan powie, jak Pan ocenia pracę córki. No, myślę, że jest bardzo postępująca. Cała edukacja jej malarska. Wyróżniającym się artystą z grupy osiemnastolatków jest Jarek Bikiewicz. Wybrałeś taki kierunek właśnie? Od 4 lat uczestniczę w zajęciach pani Hans i wybrałem taki kierunek z tego względu, że mi się to podoba po prostu, pociąga mnie to, taki kierunek. Czy zamierzasz kontynuować, bo już jest to wiek, który właściwie wymaga podjęcia decyzji na przyszłość, czy już podjąłeś jakąś taką decyzję co do przyszłości swojej? Znaczy chciałbym zdawać na wyższą plastyczną, a jak to wyjdzie, to jeszcze czas pokaże. Powiedz, czy byłeś na obydwu plenerach i letnim, i zimowym? Nie, byłem na jednym plenerze letnim. Ponieważ ja miałem inny plener, pochodzę do liceum plastycznego i nie mogłem być, bo był jednocześnie z plenerem w szkole. Mówimy o plenerze jesiennym. Czy na jesiennym nie byłeś? To są prace z Zaręcza Wielkiego. Jak pani profesor ocenia twoje prace? Jest bardzo krytyczna przede wszystkim, ale to dobrze. Zawsze dobrze, znaczy nie można cały czas chwalić. Iga Knulhans prowadzi edukację w pracowni plastycznej 4 lata. Plener jest jedną z form zajęć, w których uczestniczą młodzi artyści. Celem pleneru oczywiście było poznanie przyrody i możliwość zdobycia umiejętności malowania jej. Uczestnicy w ilości około 40 osób, ja w tej chwili już nawet dokładnie nie pamiętam, byli bardzo zajęci tym, żeby zdobyć te umiejętności. No i myślę, że się udało, co widać na niektórych obrazach. Wiele trudności musieli pokonywać, tak jak to jest w sztuce i w życiu, ale efekty są chyba dobre. Proszę powiedzieć, czy są takie prace, które pani powiesiłaby u siebie w domu? A oczywiście, tylko nie będę tutaj pokazywała palcem, bo byłoby to może zbyt budujące dla niektórych uczestników pleneru, a może krzywdzące dla innych. A to prawdopodobnie byłyby to prace tych młodszych dzieci. Święto pieczonego ziemniaka było imprezą inaugurującą kolejny rok pracy zuchów z Pabieńskiego Chówca Związku Harcerstwa Polskiego. W sobotę 24 października w Lasku Miejskim blisko 90 zuchów wraz z opiekunami bawiło się podczas święta pieczonego ziemniaka. Drobny deszcz, który pokrapiał podczas marszu na polanę, gdzie rozpalono ognisko, jakby na zamówienie, przestał padać, kiedy zuchy dotarły na miejsce spotkania. Po obrzędowym powitaniu przedstawicielki i przedstawiciele 7 gromad zuchowych wrzucili ziemniaki w symbolicznej ilości do ogniska, które dużo wcześniej rozpalili ich starsi koledzy. Kiedy ziemniaki lądowały w popiele, zuchy skandowały hasła tematycznie związane z obrzędem, a ułożone kilka minut wcześniej. Hej ziemniaku, upiecz nam się aż do smaku. W oczekiwaniu na upieczone ziemniaki pląsano i śpiewano. Pieczone ziemniaki nie były jedyną potrawą serwowaną tego dnia. Dla zuchów przygotowano również kiełbaski, które własnoręcznie upiekły nad ogniskiem. Na deser przyszli harcerze otrzymali lizaki. Nad całością imprezy czuwali instruktorzy zuchowi, których bacznym okiem obserwował komendant Fabińskiego Chówca Krzysztof Budziński. Oceniając przygotowaną imprezę, ze spokojem będzie mógł powierzyć edukację zuchową swojej latorośli pabianickim instruktorom. Od piątku kino Tomi szturmowane jest przez najmłodszych widzów, a to za sprawą filmu animowanego zatytułowanego Magiczny Miecz. Jest to chyba pierwszy film w tym roku,
Tak piękny film rysunkowy dla dzieci, Magiczny Miecz. W związku z tym zainteresowanie jest bardzo duże. Mamy autobusy, dwa przyjechały autobusy ze Rzgowa, ze szkoły podstawowej, przyjedzie też Dutów, zapisały się inne szkoły i nareszcie w tym roku trochę drgnęło kino, no chyba przez ten film, tak mi się wydaje. Może to będą dobre początki tego roku. Nie ukrywam, że trochę też mieliśmy chętnych na szeregowca Ryana. Jest to wspaniała pozycja. Na pewno będzie to pozycja oscarowa. No i teraz czekamy na Zaklinacza Koni. Raz żeśmy zagrali Zaklinacza Koni w nocy o godzinie 22:30. Jak zwykle mieliśmy parę osób chętnych. To są te osoby, które zawsze przychodzą do kina na ciekawe pozycje. Wspomniał Pan jeszcze wcześniej przy naszej rozmowie, że ten rok no, nie był specjalny w porównaniu z ubiegłym. A dlaczego tak było? Tak, ten rok jest o połowę albo i więcej gorszy z tego względu, że nie było tak dużo hitów. W tamtym roku mieliśmy Titanica i Killera. To były takie dwa filmy, które pobiły rekordy frekwencji. W tym roku natomiast no, nie było takich ciekawych pozycji. Może były, ale bardziej dla kina niekomercyjnego. Teraz wszyscy czekają na Ogniem i Mieczem pana Tadeusza. I myślę, że po nowym roku dopiero znowuż kino się zapełni, a w tym roku na razie nic się większego nie wydarzy. I jeszcze jedno pytanie. Czy tradycja, że wykupywanie biletów przez zakłady pracy, sprzedawanie jakby swoim ludziom tej możliwości pójścia do kina jest kultywowana? Tak, będziemy się starali, żeby w cenie promocyjnej sprzedać bilety. To nie jest taka prosta rzecz, ponieważ podpisując kontrakt z dystrybutorem na określony film, jesteśmy zobligowani do minimalnej ceny. Cena może być wyższa, ale nie mniejsza niż. I tutaj, jeżeli robimy jakieś upusty dla zakładów, to musimy pertraktować z dystrybutorem. On to bardzo niechętnie widzi, ale wydaje mi się, że tak jak w poprzednich latach, uda nam się jakąś bonifikatę dla zakładów pracy zyskać. Już dziś zapraszamy wszystkich fanów muzyki rockowej na spotkanie Dinozaurów Pabieńskiego Rocka. Impreza odbędzie się w najbliższy piątek 30 października o godzinie 18 w Kawiarni Artystyczna w Miejskim Ośrodku Kultury. Na zakończenie oczywiście sport. W siódmej kolejce spotkań pierwszej rundy koszykarki Polfy pokonały AZS Toruń 66-43. W meczu rozegranym w minioną sobotę w Pabieńskiej Hali przeciwnik nie był zbyt wymagającym. Kolejne dwa spotkania będą dużo trudniejsze. W najbliższą środę zawodniczki Polfy wyjeżdżają do Łodzi na mecz z ŁKS-em. Derby te zawsze cieszyły się dużą popularnością wśród kibiców, a zwycięstwo niejednokrotnie ważyło się do ostatnich sekund. Mamy nadzieję, że Pabieńczanki, pomimo iż mecz rozgrywany będzie na parkiecie przeciwniczek, pokonają lokalnego rywala. Pomóc w tym może zasób wiadomości o grze przeciwniczek trenera Pabieńczanek Trześniewskiego do ubiegłego sezonu prowadzącego drużynę ŁKS-u. Kolejne ważne dla układu tabeli spotkanie Polfa rozegra już na własnym parkiecie 7 listopada. Przeciwnik to krakowska Wisła, mająca aspiracje na tytuł mistrza Polski w tym sezonie. Ale najpierw mecz z ŁKS-em już za dwa dni. Więcej informacji ze sportu w jutrzejszych wiadomościach sportowych, a ja na dziś Państwu dziękuję. Zapraszam na czwartek. Do widzenia.